dzisiaj Straż Graniczna, wojsko, ale i również przez środowiska kibicowskie nielubiana policja broni polskich granic. Dzisiaj jest tam wojna, wojna hybrydowa. Wojna, która ma wytworzyć na Polsce presję. Wojna również informacyjna, gdzie wrogie nam siły dezinformują, straszą Polaków. Nie możemy się dać wystraszyć. Nie możemy dać poczucia braku wsparcia dla Straży Granicznej, dla polskich żołnierzy i policji, którzy bronią polskiej granicy. Wielkie brawa dla nich, ale wielkie, ogromne brawa! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!